RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. We wtorkowy poranek porannym gościem w studiu RDN Nowy Sącz, Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna. Dzień dobry. Witamy, panie wójcie. Dziś wojewoda robi taką swego rodzaju objazdówkę. Będzie w trzech różnych miejscach, zawita do starostwa w Nowym Sączu. Będzie też w Korzennej cel szczytny, bo wręczanie promes przeciwpowodziowych. I ile gmina Korzenna dostanie? Czy jakieś szczegóły tutaj uchylić rąbka tajemnicy, pan wójt nam może o poranku? No właśnie nie wiem, liczę, że dużo, ale nie wiem, ile pan wojewoda przyjedzie i bardzo się z tego powodu cieszę, również z tego, że przywozi ze sobą konkretny prezent dla naszej gminy. A jest wojewoda hojny z natury, czy no tak, tak, do tej pory żeśmy otrzymywali te właśnie promesy, wybudowaliśmy już kilkanaście, jak nie dziesiąt dróg różnej długości, kilka mostów. Rzeczywiście te problemy, które są spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mam tu na myśli głównie powodzi, no powodują to, że nasza infrastruktura, która jeszcze nie jest tak na tyle zmodernizowana na trwale, mam na myśli to, że te drogi żwirowe niestety no nie opierają się tym zjawiskom atmosferycznym. Duże wody, które spływają ze stromych pagórków, niszczą nam te drogi. Czyli jaka, panie wójcie, w tym momencie jest największa potrzeba, jeśli chodzi o drogi? No mamy tych potrzeb bardzo dużo i zdaję sobie sprawę, że proces odbudowy jest długi. I nie liczę tutaj na to, żeby pan wojewoda załatwił jednym pobytem wszystkie nasze problemy, ale no, czekamy z niecierpliwością. Zgłosiliśmy w tym roku 5 zadań i mam nadzieję, że przynajmniej kilka z tych zadań, może 2, 3, może 4, byłoby dobrze, jakby wszystkie, ale jakby było już 3, 4, to byłoby naprawdę znacząca pomoc. O której godzinie będziemy wiedzieć, w jakiej wysokości to jest pomoc? Zaplanowane spotkanie jest na godzinę 12, także myślę, że już o 12 będziemy wiedzieć. Będziemy, na pewno na miejscu będzie nasz reporter, więc będziemy państwa informować o tym pierwsi. Ponad 1,5 miliona na remonty dróg. Tyle ma kosztować przebudowa trzech gminnych dróg w Korzennej, Wojnarowej i Trzycierzu. Na jakim to jest etapie w tym momencie? Podpisaliśmy już umowy i wszyscy wykonawcy już są na placach budowy, które zostały przekazane. Czyli już się dzieje. Muszę uzupełnić tą informację. To jest 7 dróg. To były 3 wnioski i 7 dróg. Początkowo. Ale w tych trzech miejscowościach. Korzenna, Wojnarowa, Trzycierz. Korzenna, Wojnarowa, Trzycierz, Posadowa, Mogilno, Łyczana, Miłkowa. Musicie zaktualizować informacje na stronie internetowej. Ale chodzi o to, że taki był pierwszy zamysł, ponieważ wniosek był na 3 miliony złotych plus nasz wkład. Jest to potężna kwota i obawialiśmy się, że być może będzie problem właśnie z bilansowaniem budżetu. Natomiast pierwsze przetargi wyszły bardzo korzystnie. Zdecydowaliśmy się, że ogłosimy kolejne. Kolejny też był, drugi był, no można powiedzieć, korzystny. Do trzeciego już musieliśmy dołożyć trochę środków, ponieważ zaplanowana kwota była już za mała. Ale zdając sobie z tego sprawę, że jesteśmy aktywni i wiemy, że to nie tylko drogi, ale przecież remont dworu, chcemy budować halę sportową, bazen, chcemy budować kanalizację, modernizować szkoły, więc chcemy po prostu jak najwięcej tych prac jak najszybciej wykonać, żeby po prostu nadążyć za tym, co jeszcze te najbliższe lata przyniosą. To już jest, można powiedzieć, taka końcówka tych dużych pieniędzy unijnych. Panie wójcie, wsłuchujecie się na co dzień w głosy mieszkańców. Znalazłam na waszej stronie internetowej sondę i w tej sondzie pojawia się pytanie o to, które inwestycje w gminie są dla ciebie najważniejsze. W tej sondzie mogą wypowiedzieć się mieszkańcy w ten sam sposób, sygnalizując wam te swoje najpilniejsze potrzeby. To jest taki pic na wodę przysłowiowy, czy jednak czerpiecie z tego wiedzę na temat potrzeb mieszkańców? Czerpiemy wiedzę, ale trzeba też nam wiedzieć, że każda grupa społeczna ma inne potrzeby. I wiadomo, że wszystkich wiadomo nie da się zaspokoić. Tak, oczywiście młodzież, która korzysta często z internetu, najczęściej głosuje
i oni przedstawiają właśnie te potrzeby, które według nich są istotne. Jest to dużo sportu, rekreacji i tego typu spraw. Natomiast co najmniej raz do roku spotykam się na zebraniach wiejskich z przedstawicielami danej społeczności. W każdym sołectwie jest takie zebranie. No i oczywiście wysłuchuję tych potrzeb i to jest taki miks tego, co otrzymujemy drogą elektroniczną i tego, co po prostu wynika ze spotkań, z rozmów z mieszkańcami. No i to są te potrzeby. Oczywiście tutaj ścisła współpraca zarówno z radnymi, jak i sołtysami, bo to są też te osoby, które najlepiej znają środowisko, są na co dzień ze swoimi mieszkańcami i potrafią bardzo dobrze, zwłaszcza te osoby, które mocniej się angażują, bardzo dobrze ustalić priorytety. Kiedy, panie wójcie, słynny dworek w Korzennej onieśmieli nas swoim blaskiem? No ja jestem pewien, że to już nastąpi niebawem, to znaczy biorąc pod uwagę zakres inwestycji, niebawem to jest oczywiście przyszły rok, ale mam nadzieję, że właśnie jesienią przyszłego roku już będziemy mogli wchodzić do całkiem odnowionego dworu, realizując tam no już nieco inne zadania niż do tej pory, ponieważ do tej pory tam była służba zdrowia, warsztaty terapii zajęciowej i te podmioty zostały już przeniesione. Również jesteśmy po przetargu i to jest kwestia tylko podpisania umowy i przekazania placu budowy. Pan, rozumiem, że duma to będzie pana wójta rozpierać, jak już przekroczy próg tego nowego dworku, bo z tego jednak gmina Korzenna wyjątkowo słynie. No jest to drugi dwór, który udało mi się, tak myślę, że z powodzeniem uda się dokończyć, więc jest to wielka radość, ponieważ dwór w Korzennej naprawdę żyje, tętni życiem, zachwyca wszystkich, którzy przyjeżdżają. A przyjeżdżają różni ludzie, bo to nie tylko są nasi mieszkańcy, ale właśnie różni ludzie, którzy odwiedzają naszą gminę, nawet w ramach takich różnych rodzinnych imprez, zachodząc tam, pamiętają, bo to często są ludzie, którzy pamiętają jeszcze ten okres, no niestety, taki niechlubny, jeżeli chodzi o ten dwór, wtedy, kiedy popadał w ruinę i był po prostu miejscem bardzo nieatrakcyjnym. Dzisiaj się to odwróciło 180 stopni. I cieszy mnie to, że jednak ludzie to dostrzegają, bo to, że ci, którzy wracają do naszej gminy, dostrzegają, to jest jakby takie naturalne, to nawet taki sentyment do tego miejsca powoduje, że ludzie cieszą się, że coś nowego powstaje. Ale jak już turyści doceniają, to już jest zupełnie inna bajka. Ale i turyści, ale i mieszkańcy, mieszkańcy, bo wtedy właśnie przy takich rozmowach mieszkańcy czasem, jak to mówią, najciemniej pod latarnią, tak? Kiedy na co dzień widzi się to wydaje się każdemu, że to jest takie oczywiste, to tak ma już być. A jednak przecież wiele takich pięknych zabytków, pięknych miejsc, gdzie duch czasu i kultury i tradycji żył i mógłby nadal być rozwijany, no niestety te miejsca wygasły, poumierały. Powiedział pan wójt kilka sekund temu, że przyciąga ten dwór właśnie w Korzennej bardzo wiele osób, zachwyca, olśniewa. Ja się z tym zgadzam, bo dokładnie tak samo zadziałało na mnie. Ale proszę mi powiedzieć, czym tak naprawdę w takim sezonie jak teraz, początkiem właściwie przełomem maja i czerwca, w wakacje, czym gmina przyciąga? Specjalnych szlaków górskich nie ma. Co takiego? Czym jest wasz główny wabik na turystów? No właśnie, nie ma specjalnych szlaków, dlatego już przez ostatnie kilka, a nawet kilkanaście miesięcy czynimy takie starania, żeby taki szlak utworzyć. I to szlak, który łączyłby już istniejące szlaki, ten imieniem generała Gongora, bo taki istnieje i przechodzi przez od Nowego Sącza do Ptaszkowej. I drugi szlak, który poprzez Ciężkowicę, Bobową, Bukowiec do Jamnej. I chcieliśmy połączyć te szlaki, bo mamy miejsca bardzo atrakcyjne, na przykład rezerwat Cisów w Mogilnie i właśnie rezerwat przyrody nieożywionej w Bukowcu. I połączenie właśnie tych dwóch rezerwatów zarówno szlakiem naszym takim poprzez gminę, zarówno tych rezerwatów, jak i tych szlaków, które właśnie, o których wspomniałem, no byłoby takim naprawdę fajną ofertą dla wszystkich, mogłoby jeszcze którzy więcej ludzi aktywnie przyciągnąć.
Zdecydowanie, a tak. A wiem, że dzisiaj jest moda na to, żeby być fit, więc... Współpracujemy tutaj z nadleśnictwem, które tutaj naprawdę bardzo dba o rezerwat właśnie tych cisów. Tam jest ścieżka przyrodnicza, tam są miejsca, gdzie można nie tylko zobaczyć, ale i poczytać, dowiedzieć się czegoś interesującego. Również jest zrobiona ścieżka przyrodnicza w rezerwacie przyrody nieożywionej w Bukowcu, także oprócz tego oczywiście wiele atrakcyjnych po drodze miejsc, to są odremontowane kościoły, kapliczki, większe, mniejsze, to jest dwór. Także zapraszam, naprawdę w połączeniu z bardzo taką atrakcyjną przyrodą i widokami można... Widoki są, jest pięknie. Można wypocząć i spędzić naprawdę mile i fajnie czas. Czyli szlaki piesze dla aktywnych, ale jeszcze coś może dla rowerzystów. Jak to w tym momencie z tymi trasami rowerowymi biegnącymi przez gminę Korzenna? Przemierzamy się. Nie ukrywam, że jest to troszeczkę w naszej gminie tak, że może nie ma takiego parcia, dlatego że wiele dróg wybudowanych w ostatnim czasie, a było to ponad 100 kilometrów, to są boczne dróżki, na których ruch jest minimalny, więc jazda rowerem po tych drogach... Można powiedzieć, że jest bezpieczna. Bardzo bezpieczna i jest to taka sieć już dróg, która łączy naprawdę całą gminę, zarówno wewnątrz, jak i po obrzeżach. I ci, którzy jeżdżą rowerami, często mi właśnie mówią, że no super, teraz można pojeździć po gminie. Często mieszkańcy, którzy właśnie mieszkają właśnie przy tych drogach bocznych, mówią, że pojawiają się rowerzyści i fajnie spędzają tam czas. Pan wójt tam też przyjeżdża? Ale mamy jeszcze, tak, z tym, że mój rower najczęściej Stoi w garażu. Muszę z przykrością przyznać, ponieważ mam jeszcze wiele innych takich swoich pasji, które niestety muszą odczekać. No jest motocykl, jest rower. Nawet czasem zaglądam na lądowisko, gdzie zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, bo tam są naprawdę ciekawe imprezy, różnego rodzaju turnieje, zarówno dla najmłodszych, jakieś latawce, modelarze. Ostatnio już przez dwa razy były właśnie ogólnopolskie takie mistrzostwa w modelach takich latających. No, fantastycznie to wygląda. I oczywiście można też skorzystać z instruktażu i szkoły, czy instruktażu nauki latania samolotami ultralekkimi, bo jest właśnie pan, który prowadzi działalność i takie usługi świadczy. To my zapraszamy gorąco do gminy Korzenna. Wakacje i nie tylko. Imprez też nam nie brakuje, ale o tych imprezach będziemy mówić przy kolejnym spotkaniu. Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna. Moim i państwa gościem dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.